Witajcie, witajcie. Dziś zajmę się grządką, która już dawno została przygotowana i zdążyła zarosnąć. Jest to ta grządka przygotowana pod trzy siostry. Wcześniej muszę ją odchwaścić, a następnie będę wsadzał z rozsady kukurydzę oraz słonecznik. Miała być sama kukurydza, ale na 30 siewek, które zrobiłem, wyszło mi tylko 10. Nie wiem, czemu z tą kukurydzą takie problemy są. Natomiast ze słonecznikiem nie było żadnego problemu. Słonecznik ładnie wyrósł. Co prawda atakuje go już mszyca, ale na mszycę mam sposób. Już nawet ją spryskałem tutaj wywarem z cebuli. Więc myślę, że ta mszyca szybko zniknie. Także biorę się teraz za przygotowanie grządki, oczyszczenie ją z chwastów. W rękawiczkach to nie robota. Chwastów nie wyrzucam, daję je po prostu tutaj na ścieżkę. Widzę, że jeszcze będę musiał tu przyjść z wrzątkiem, bo parę mrówek chodzi. Tylko nie wiem, czy odnajdę gniazdo. Jak ktoś nie oglądał tego odcinka, jak robiłem tą grządkę, to przypomnę, są tu kartony pod spodem, bezpośrednio na tą trawę położone. I na to jest ziemia wymieszana z obornikiem bydlęcym.
Spróbuję sobie to jakoś rozmierzyć. Najważniejsze zrobić pierwszą dziurę. Zobaczymy, czy ta wiertarka coś tutaj. Robi dołki. Co 50 cm i 25 od brzegu. Od razu sobie zrobię tutaj dalej. Ja to się jeszcze muszę przebić przez tą warstwę tektury, która tam jest pod spodem. Co prawda ona była dawno tutaj układana, ale widać, że jeszcze jest. Nie wiem, czy to dobry pomysł z tą wiertarką. I pierwsze kukurydzy. No, korzenie nawet ok. Słonecznika nie, kukurydza. Tą wiertarką może tyle jest lepiej, że sobie tą ziemię tam spod spodu trochę spulchnie i przebije się przez karton. Pięknie, mamy już dwie. I czwarta. I tu pomiędzy pójdzie fasolka szparagowa wysoka. Sobie tylko tutaj trochę tą ziemię, gdzie będę siał. Dynka.
Myślę, że będzie. Teraz tak, mam fasolkę tyczną, żółtą i trochę zielonej. Jak mi nie wyrośnie, albo jak mi ją coś zeżre, to mam jeszcze w doniczkach zasianą. To będę mógł ewentualnie jeszcze podmienić. No i później mi zostanie jeszcze dynia, chyba dynia, bo nie wiem, czy coś innego będę tutaj sadził. Miałem sadzić arbuzy, ale arbuzy poszły w inne miejsce, więc arbuzy już sobie rosną. A tu pójdą pewnie dynie, może ogórki wsadzę. O, chyba mi tej żółtej wystarczy tutaj na wszystko. Wystarczy. Tu nie, tu już pójdzie dyniowata. Dobra. I z podlewaniem troszeczkę poczekam. Jest pierwsza godzina. Myślę, że jeszcze jest zbyt wielki upał. Może koło 5-6. Chociaż tu w tym miejscu jest trochę cienia, to mogę podlać tą część. A tam w słońcu no muszę poczekać. Z tą beczką to teraz mam tutaj dobrze, bo nie muszę chodzić po wodę, tylko mam blisko. Przed chwilą trochę padało. Myślałem, że podlewanie będę miał już z głowy, ale tego deszczu było naprawdę mało. Podlałem wcześniej tylko to, co było w cieniu. A teraz sobie podleję tak porządnie. No i muszę patrzeć na ślimaki. Już dzisiaj, od momentu jak zasadziłem do teraz, no to znalazłem dwa takie wielkoludy. I jeszcze troszeczkę.
przy okazji zobaczę, ile wody w beczce zostało. Pół beczki. Większe pół beczki, czyli cała jedna beczka. Myślę, że wystarczy. To teraz tylko patrzeć, aż podrośnie i patrzeć, aż pojawi się pierwsza fasolka szparagowa. A potem dosadzę arbuzy. Już widziałem jeden, nie arbuzy, tylko dynie. Już widziałem, jedna dynia mi wychodzi ładnie z doniczki. Więc powinny troszeczkę podrosnąć, tak żeby w najbliższym czasie je tutaj zasadzić. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Wam dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was i do następnego razu.